Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Operacja Styl. To jest Radio Pryzmat, Operacja Styl. Zaczynamy naszą audycję. Dzisiejszym tematem będzie kwestia negatywnych emocji. Każdy z nas je doświadcza. Nie wiemy, jak sobie czasami z nimi poradzić. Podczas dzisiejszej audycji dowiemy się, jakie są między innymi metody radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Poruszymy też temat regulacji emocji oraz zarządzania naszymi emocjami. Naszym ekspertem jest pani Małgorzata Trzaskowska, która jest coachem i prowadzi profil. Może pani teraz przedstawić naszym słuchaczom swój profil? Dzień dobry Julio, dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj gościć. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja się nazywam Małgorzata Trzaskowska. Jestem coachem, trenerką rozwoju, również autorką książek poradnikowych dla kobiet i prowadzę profil na Instagramie Małgorzata Trzaskowska _.pl. Także tam mogą mnie Państwo odnaleźć. Ja nazywam się Julia Kasperkiewicz i zaczynamy już naszą audycję. Czym zajmuje się trener mentalny i coach? Jaka jest różnica między psychologiem a coachem? Trener mentalny i coach skupia się głównie na zmianie sposobu myślenia, na wspieraniu swoich klientów w zmianie sposobu myślenia na taki sposób, żeby ten sposób wspierał realizację celów. Czyli tak jak psycholog zajmuje się na przykład diagnozowaniem różnych trudności psychologicznych, czy to w nauce, czy to w życiu. Psychoterapeuta z kolei pracuje terapeutycznie, zajmuje się też na przykład między innymi głębszą pracą z emocjami. Tak, coach w swojej pracy skupia się na realizacji celów, czyli również w procesie coachingowym skupiamy się na wychwytywaniu trudności, które mogą gdzieś tam wyskoczyć na drodze do realizacji celu. Skupiamy się na rozpracowywaniu tych trudności, na usuwaniu tych ograniczeń, blokad, również właśnie w sposobie myślenia, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, trener mentalny, czyli coach, albo coach, również bardzo dużą uwagę przykłada do zmiany sposobu myślenia, bo możemy czasami mieć świetne, ambitne cele, rzeczywiście dobrze sformułowane i dobrze postawione, a możemy mieć taki sposób myślenia, który będzie sabotował realizację tych naszych celów. A na przykład problem z relacjami z ludźmi, to bardziej wtedy udać się do coacha czy do psychologa? Jeżeli to są takie schematy, które u siebie obserwujemy, które się powtarzają, na przykład schemat, powiedzmy, rozpadającego się związku, jeżeli ktoś nie ma trudność w stworzeniu takiej stałej relacji, to wtedy warto się zwrócić właśnie o pomoc do psychoterapeuty, żeby przyjrzeć się temu, czy tutaj nie ma jakiegoś powielania wzorców z dzieciństwa, bo bardzo często są wzorce zaczerpnięte właśnie z relacji z mamą lub z tatą. Więc jeżeli na przykład takich doświadczamy trudności tutaj, to jak najbardziej polecam zwrócenie się do psychoterapeuty. Natomiast jeżeli na przykład doświadczamy jakiejś trudności w relacji, powiedzmy w pracy, gdzie mamy z kimś jakiś konflikt, są trudności w komunikacji, wydaje nam się, że coś mówimy i że ta osoba powinna nas zrozumieć, a ona nas rozumie zupełnie inaczej, to warto wtedy zwrócić się o pomoc do coacha, ponieważ ja również w takich sprawach wspieram. To teraz przejdźmy do tematu negatywnych emocji. Czym są właśnie negatywne emocje? Na początku chciałabym powiedzieć, że ja tak niechętnie używam tego określenia negatywne emocje. Wolę mówić o nieprzyjemnych albo trudnych emocjach niż negatywnych, bo jak mówimy o negatywnych emocjach, dzielimy emocje na pozytywne i negatywne, to ktoś mógłby dojść do wniosku, że emocje negatywne to jest coś złego, coś, czego my nie powinniśmy czuć. I taka osoba mogłaby na przykład sobie wyobrazić, że w takim razie ja nie powinnam czuć tych negatywnych emocji, powinnam sobie je wyciąć, odciąć, wyrzucić, w ogóle tego nie odczuwać, bo to jest niedobre. Tymczasem właśnie te wszystkie emocje, zarówno te przyjemne, jak i te nieprzyjemne, te trudne, one są bardzo ważne w życiu, one odgrywają w naszym życiu bardzo ważną rolę i przede wszystkim niosą ze sobą bardzo ważne informacje. Bo jeżeli na przykład odczuwamy złość, to co ta złość nam komunikuje? Ta złość nas
informuje o tym, że dzieje się coś, co jest dla nas niedobre. Na przykład ktoś narusza nasze granice, ktoś nas krzywdzi, ktoś nas, nie wiem, wyśmiewa, obraża, ktoś na przykład wyśmiewa coś, co jest dla nas ważne. I ta złość właśnie nas o tym informuje. Ona nam daje siłę, wiecie, ona nam daje siłę do tego, żeby się podnieść w takiej sytuacji i zareagować. Ona, ta złość, to jest taką informatorką, takim naszym sprzymierzeńcem, który przychodzi i tak nas szturcha i mówi: hej, wstawaj, zareaguj. Ktoś zrobił coś, co cię skrzywdziło. Także wszystkie emocje, które my nazywamy trudnymi, na przykład właśnie, czy negatywnymi, na przykład właśnie złość, wstyd, lęk, strach, smutek, to są wszystko emocje, które niosą za sobą ważne informacje. Na przykład smutek informuje nas o stracie, prawda? Dlaczego czujemy smutek? Dlatego, że coś straciliśmy. I to też jest bardzo ważne, żeby sobie pozwolić na to i żeby przede wszystkim jakby zdjąć takie odium z tych emocji, że one są złe, że nie powinniśmy ich odczuwać. Te emocje są potrzebne, te trudne. Na przykład smutek jest potrzebny po to, żebyśmy odczuwali radość, po to, żebyśmy ją docenili. Bo tak naprawdę, jeżeli zobaczymy, przyjrzymy się tak z takiej metapozycji trochę, tak z wysoka spojrzymy na nasze życie, no to ono jest, te momenty takie radosne, te momenty szczęścia, one dlatego są dla nas takie szczęśliwe i takie ważne, że występują na przemian z tymi gorszymi momentami. Oczywiście tutaj ważna jest też równowaga między tymi, prawda, między tymi emocjami, tymi przyjemnymi i nieprzyjemnymi, żebyśmy nie przebywali za długo w tym stanie tych emocji takich właśnie trudnych, tego lęku, strachu czy smutku, bo wtedy tutaj już jest ta równowaga zaburzona. No i należałoby wtedy też poszukać pomocy, bo to może na przykład wskazywać na depresję. A ile czasu właśnie trwa ten niepokój w nas, smutek, złość, kiedy powinniśmy się właśnie zacząć martwić, że ta równowaga emocjonalna już jest zaburzona? To znaczy ja powiem tak, że to zależy od tego, co przeżywamy w życiu, bo na przykład jeżeli przeżywamy żałobę, czyli straciliśmy kogoś bliskiego, no to jest to naturalne, że my przeżywamy ten smutek i możemy przeżywać go bardzo długo. Jedna osoba może przeżywać ten smutek, nie wiem, przez kilka tygodni, a inna przez kilka miesięcy i tu nie ma takiej zasady, że to ma trwać tyle i jak trwa dłużej, to już jest niedobrze. Musimy to odnieść do tego, co przeżywamy w życiu. Natomiast jeżeli te emocje są nieadekwatne, to znaczy nie przeżyliśmy nic tragicznego, nic tak traumatycznego, nie straciliśmy bliskiej osoby, a jesteśmy w jakimś smutku, nic się takiego w naszym życiu strasznego nie dzieje, a nie mamy energii, chodzimy przygnębieni. Jeżeli to się utrzymuje, taki stan na przykład przez kilka tygodni, no to ja już bym tutaj się na pewno zgłosiła przynajmniej na jakąś konsultację, żeby się zorientować, czy tam nie ma czegoś pod spodem. Teraz poruszymy temat, jak poradzić sobie z negatywnymi emocjami i damy tu przykład, że jakaś osoba nas odrzuciła, nie chciała się z nami przyjaźnić, a byliśmy w tej relacji na przykład około kilka lat i dlaczego my się tak przejmujemy? Jak sobie wtedy z tym poradzić? No przede wszystkim przeżyć to, dać prawo do odczuwania tego smutku, czyli popłakać sobie, posmucić się, nawet pozwolić sobie na to, żeby na chwilę jakby wyłączyć się może z życia towarzyskiego, trochę się wycofać, dać sobie czas na taką, można powiedzieć w cudzysłowie, żałobę, bo to też jest strata, która wymaga opłakania. Natomiast co my często robimy wtedy? Rzucamy się w jakiejś przyjemności, bo nie chcemy tego smutku czuć, bo on jest trudny, on jest nieprzyjemny, więc myślimy sobie, że no to pójdziemy na jakąś imprezę, nie wiem, zaczniemy oglądać jakiś serial, nalejemy sobie winko, może gdzieś tam do kogoś zadzwonimy, porozmawiamy i jakby znieczulamy się trochę. Znieczulamy się i odcinamy się od tego smutku. Ale to nie jest dobra metoda, bo ten smutek, on nadal w nas jest. I potem taki smutek nawarstwiony, no może powodować, że my na przykład będziemy się właśnie bali następnych relacji, będziemy gdzieś tam się zamykali, nie będziemy umieli zaufać nikomu, będziemy się bali znowu, że ten ktoś, kolejna osoba nas odrzuci. Także po pierwsze ja bym powiedziała, pozwolić sobie na przeżycie tego, pozwolić sobie na przeżycie takiej właśnie quasi żałoby i przede wszystkim nie deprecjonować tego, bo drugi błąd, jaki często ludzie robią, to mówią:
o, w sumie nic takiego się nie stało, on wcale nie był taki ważny, albo ona, no i tak sama już myślałam, czy z nim nie zerwać. I takie teksty, które sobie gdzieś tam w głowie powtarzamy, one nam nie pomagają, bo my w tym momencie zaprzeczamy sami naszym emocjom. No i też właśnie nie brać tego do siebie, czyli jakby ja bym to tutaj bardzo zachęcała do zmiany sposobu myślenia, czyli właśnie nie myślenie w stylu, co jest ze mną nie tak, że ta osoba mnie odrzuciła, tylko po prostu ta osoba widocznie takiego dokonała wyboru. Może miała inne oczekiwania, może miała inne preferencje i dokonała wyboru, który dla niej wydało się na ten moment najlepszy. Czyli to nie ja jestem nie taka, jak trzeba, tylko ten ktoś po prostu wybrał inaczej, niż ja oczekiwałam. To teraz przejdziemy do metod radzenia sobie z negatywnymi, trudnymi sytuacjami, emocjami. Może właśnie teraz na jakimś innym przykładzie, albo ogólnie w naszym życiu, bo mamy wiele różnych trudnych sytuacji. No właśnie złość. Ja bym chciała powiedzieć o złości, bo złość jest taką emocją, której bardzo często unikamy, nie chcemy jej czuć, bo złość nam się wydaje taka no właśnie negatywna, zła. Tymczasem pierwsza ważna rzecz, co pomoże nam zrozumieć, że złość jest dobra, bo złość jest dobra. Tak jak już mówiłam, złość nas informuje o ważnych rzeczach. Złość jest podstawową emocją, która nam pomaga zadbać o siebie. Czyli trudno być asertywnym, jeżeli nie odczuwamy złości. Więc warto przede wszystkim sobie rozgraniczyć, jakby rozkleić złość i agresję. Bo bardzo często sklejają nam się te dwie rzeczy. Bardzo często słyszę od ludzi, nie, złość jest zła, bo to jest agresja i tak dalej. Nie, złość to jest to, co ja czuję, a agresja to jest to, co ja robię. Zobaczcie, tu jest uczucie, to jest emocja, a tu jest zachowanie. To są dwie kompletnie różne rzeczy. Także bardzo bym tutaj zachęcała do tego, żeby zwrócić na to uwagę. I złość jest taką emocją, która nam się najszybciej odpala. I właśnie trudno jest tą złością, jak to się ładnie mówi, zarządzić, bo często jest tak, że jak ktoś ma tak zwany krótki ląd, czasami tak ludzie to określają, to ta złość odpala się niemalże w ułamku sekundy i zaczynamy tę złość odreagowywać. Czyli właściwie nie pozwalamy sobie, żeby ją tak naprawdę poczuć, tylko od razu ją odreagowujemy. I tutaj warto pracować nad tym, żeby sobie znaleźć przerwę między tym bodźcem a reakcją. Wiem, że to jest trudne w przypadku złości, natomiast można to zauważyć, jeżeli jest się uważnym na sygnały ze swojego ciała. I bardzo tutaj zachęcałabym do tego, żeby obserwować swoje ciało, bo emocje mieszkają w ciele, nie w umyśle, nie w naszym mózgu. One są w ciele, więc najszybciej ciało nam mówi o tym, co się dzieje. Jakie to ciało wysyła sygnały? I warto wyłapać takie pierwsze takie symptomy tej nadciągającej złości. To mogą być na przykład zaciśnięte pięści. To mogą być szczęki zaciśnięte, prawda? Jak coś ktoś mówi, a nam się szczęki zaciskają, pięści nam się zaciskają. Na przykład możemy poczuć, jak nam tutaj ramiona nam się unoszą do góry. Zaczynamy czuć takie spięcie w ciele. To może być pierwszy sygnał, albo takie gorąco gdzieś tam idące z brzucha do góry. Różni ludzie to odczuwają, więc warto sobie samemu to sprawdzić. Jak ja to czuję, kiedy nadciąga złość, kiedy ona już tam się podnosi. I wtedy, kiedy to wyćwiczymy, co nie będzie łatwe, od razu uprzedzam, żeby się nie zrażać, to wtedy mamy szansę właśnie zastopować tę złość w momencie, kiedy ona jeszcze nie wybuchła, czyli nie odreagowujemy, tylko robimy sobie taką stop klatkę. I tutaj może na przykład pomóc oddech. Wziąć oddech, na przykład jeden głębszy oddech, długi wydech. Zmienić pozycję ciała na przykład. Warto sobie też to popróbować. I wtedy, kiedy ja jestem w stanie zauważyć tę przerwę pomiędzy bodźcem a reakcją i w tej przerwie na przykład wziąć oddech, to ja już mogę zareagować w sposób asertywny. A jakie emocje mogą świadczyć o tym na przykład, że mamy mokre ręce, czy czujemy takie spięcie w klatce piersiowej, w sercu, czy ból w kręgosłupie na przykład szyjnym? Lęk.
Ja bym to powiedziała lęk i strach, zdecydowanie. Jeżeli to jest ucisk w gardle właśnie, jakiś ucisk w brzuchu, jakaś taka gula, czasami mówimy, że nam w brzuchu rośnie, pocące się dłonie, walące serce, to jest strach. To jest też jeżeli skupimy się na tym, jak nasze ciało reaguje na strach, to szybko to właśnie wyłowimy, takie symptomy strachu. I wtedy też ten strach może być trudny do opanowania, jeżeli to jest strach na przykład w sytuacji, kiedy mamy na przykład jakieś ważne wystąpienie, nie wiem, prezentację jakąś pracy, czy idziemy na egzamin, czy idziemy na rozmowę o pracę i czujemy ten strach taki, że aż nam to serce wali, to wtedy też może pomóc nam oddychanie takie kwadratowe. Może też pomóc przyjrzenie się temu, czego ja się tak naprawdę boję. Bo zawsze, jeżeli chodzi o strach przed ważnymi wydarzeniami, to tutaj najważniejszym takim odpalaczem tego strachu są nasze myśli. I ja mam taką fajną metodę, którą zawsze polecam moim klientkom na sesjach coachingowych, żeby sobie te myśli wypisać, żeby sobie napisać, czego ja tak naprawdę się boję, że co się wydarzy. I jeżeli się to wydarzy, no to co się wtedy stanie najgorszego? I jeżeli my się temu strachowi przyjrzymy, jakby skonfrontujemy się z nim, to wtedy on już nie jest taki straszny. To teraz przejdźmy do regulacji emocji i zarządzania emocjami. Czym są te dwa pojęcia? No, regulacja emocji no właśnie wiąże się przede wszystkim z tym, żeby te emocje nie zalewały nas tak, prawda? Czyli żeby one nie były takie atakujące, że my pod tymi emocjami się jakby nie możemy odnaleźć, nie mamy nad tym kontroli, prawda? Czyli to jest taki moment, kiedy właśnie nas złość do tego stopnia zaleje, że nie jesteśmy w stanie zapanować nad swoim zachowaniem, albo na przykład przytłacza nas jakiś ogromny strach czy smutek. To wtedy tutaj te wszystkie sposoby, ta regulacja emocji polegająca na tym, że zagłębiamy się w nasze ciało, stosujemy różne metody rozpoznawania tych symptomów. I to pomaga później szybciej sobie odkodować emocje, kiedy one się zbliżają. No i wtedy oczywiście możemy przyjrzeć im się z takiego, jak już poczujemy, pozwolimy sobie je poczuć, to wtedy możemy jakby porozmawiać sobie z tymi emocjami. Czyli na przykład zadać sobie pytanie, co ta emocja chciała mi powiedzieć? Na co ta emocja chciała mi zwrócić uwagę? Co ten smutek mi mówi? Co ten strach mi mówi? Co ta złość chciała mi powiedzieć? I jeżeli się temu przyjrzymy, na przykład zobaczymy jakiś nasz kawałek odpowiedzialności za jakąś sytuację, no to potem możemy już konstruktywnie pomyśleć, co w przyszłości w takiej samej sytuacji mogę zrobić, żeby nie pozwolić na jakieś traktowanie mnie w zły sposób, czy żeby zapobiec jakiemuś atakowi, czy żeby być bardziej asertywną. I teraz poruszmy kwestię też martwienia się różnymi sytuacjami, problemami. Jak się nie martwić rzeczami, które są niezależne od nas i na które nie mamy wpływu? No właśnie, tutaj przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę z tego, że nie na wszystko mamy wpływ i skupić się na tej naszej strefie wpływu. To jest chyba, wydaje mi się, najlepszy sposób, ponieważ na pewno, jeżeli rozgraniczymy sobie to, nad czym mamy kontrolę, to, na co mamy wpływ i to, na co nie mamy, i zobaczymy, że po tej stronie, gdzie mamy wpływ, jest kilka rzeczy, które możemy zrobić, żeby polepszyć życie sobie, innym ludziom, może żeby przyczynić się do czyjegoś lepszego samopoczucia czy swojego, to na pewno bym polegała na tym, żeby bardziej się zaangażować w to, na co mamy wpływ. Bo na pewno istnieje na świecie bardzo wiele rzeczy, które są niesprawiedliwe, które są straszne, które są naprawdę trudne do zaakceptowania. Natomiast tutaj ja bym się przede wszystkim skupiła na tym, na co mamy wpływ. Ponieważ jeżeli każdy będzie robił w swojej strefie wpływu, będzie czynił dobro, to
ja wierzę głęboko w to, że świat globalnie też się będzie zmieniał. Czyli bardziej bym poszła tutaj w działanie niż w zamartwianie się i w jakieś ruminacje i właśnie myślenie takie kompulsywne o tym, że gdzieś się tam komuś dzieje zło. A w jakich w ogóle właśnie sytuacjach w naszym życiu nie mamy wpływu, które są niezależne od nas? Że musimy sobie z tego zdać sprawę, że nic nie możemy poradzić. No to możemy to rozgraniczyć tutaj na dwie grupy jakby. Może to być globalnie, czyli na co nie mamy wpływu? No nie mamy wpływu na to, że gdzieś jest wojna, że gdzieś komuś się dzieje krzywda, że ktoś głoduje. Natomiast w naszym życiu na co nie mamy wpływu? Przede wszystkim nie mamy wpływu na drugiego człowieka. Jakby tutaj czasami obserwuję najwięcej frustracji, kiedy my się właśnie zamartwiamy o to, że ktoś się tak zachowuje, że ktoś robi coś takiego, że ktoś właśnie jest smutny, a my chcemy, żeby był wesoły. My nie mamy na to wpływu, nie mamy wpływu na zachowanie innych ludzi i tutaj też warto sobie to uświadomić, że to, na co mam tak naprawdę wpływ, to ja sama. Moje myśli, moje zachowania, moje emocje, mój sposób reagowania na świat i na ludzi. Czy ja tłumaczę sobie na przykład to, że ktoś się skrzywił, tłumaczę sobie w taki sposób, że ja coś złego zrobiłam, czy po prostu myślę sobie, no trudno, no jest skrzywiony, bo może po prostu jest na coś zły. I tyle. Mam ostatnie pytanie. Jak być niezależnym właśnie emocjonalnie, tak w kilku zdaniach? Jak być niezależnym emocjonalnie? No, przede wszystkim wziąć odpowiedzialność za te swoje emocje. To jest pierwsza rzecz, bo zobaczcie, nawet tak bardzo, bardzo potocznie mówimy, większość ludzi tak mówi, on mnie zdenerwował, ale tak naprawdę powinniśmy powiedzieć, to ja się zdenerwowałam tym, co on powiedział. I to jest jakby pierwszy krok do tego, żeby być niezależnym emocjonalnie, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje emocje, że to ja się tak czuję i teraz dlaczego się tak czuję? Co mogę z tym zrobić? Jak mogę w przyszłości zachować się, żeby postawić granicę, żeby nie było tego ryzyka, że będę wytrącona z tej swojej równowagi emocjonalnej? Bo to jest tak naprawdę pierwszy krok do tej niezależności emocjonalnej, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje emocje. Że tak naprawdę to ja tylko mam wpływ na to, jak ja się czuję. I ja mam wpływ na to, jak ja reaguję na zachowanie innych ludzi. Naszym gościem była pani Małgorzata Trzaskowska, która jest autorką książek oraz coachem i prowadzi profil na Instagramie. Może teraz pani zaprosić jeszcze naszych słuchaczy na swoją stronę, jak i do zakupu książek. Zapraszam serdecznie na moją stronę www.ogrodprzemian.pl. Zapraszam również na mój Instagram malgorzata_trzaskowska_.pl i oczywiście zachęcam do lektury moich książek Jesteś wartościowa, 10-tygodniowy trening doceniania siebie, tak brzmi cały tytuł, i druga książka Czuła dla siebie, żyj wolna od presji i lęku. Ten temat był bardzo wartościowy, dlatego, bo każdy z nas doświadcza emocji i wydaje mi się, że dla każdego ważne jest po prostu poznanie, czym są te emocje, jak sobie z nimi radzić, a pani to właśnie w taki przystępny sposób dla wszystkich przedstawiła nam, więc bardzo dziękuję za wywiad.